Chcecie nauczyć się robić takie chipsy krabowe? Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. No i co, kochani, jak widzieliście na początku, super takie chrupiące chipsy krabowe. Jak chcecie, to zaczynamy. Posłuchajcie, do tych chipsów praktycznie potrzebujemy jeden składnik plus kilka przypraw. Jaki składnik? Potrzebujemy otóż te paluszki surimi takie. Jak, no i sól, pieprz i oliwę. Jak otworzymy te paluszki, no to musimy się teraz troszeczkę pobawić z tą folią, kochani, żeby je pootwierać. Jak ja się z tą folią pobawię, to zobaczycie, co musimy dalej z nimi zrobić. Więc poczekajcie. Hejka, kochani, jesteśmy już, zobaczcie, czary mary i mamy obrane nasze paluszki krabowe. Teraz najfajniejsza zabawa z nimi będzie polegała na tym, że musimy, zobaczcie, ponadcinać je tutaj delikatnie i porozkładać je musimy, żeby, o, widzicie, one troszeczkę tu mi nie wyszło, jest trochę zabawy z tym, ponieważ musimy z nich zrobić takie paseczki dosłownie, bo one są jakby w takich rulonikach zwinięte. Widzicie, cała zabawa na tym polega, żeby je tak porozwijać. O, w ten sposób. I jest troszeczkę z tym zabawy, kochani, więc my się po prostu rozłączymy, ale cała rzecz polega na tym, żebyśmy zrobili może nie aż tak cienkie paseczki, ale no o takiej grubości paseczki musimy zrobić. Takie. I wrzucamy je sobie do pojemniczka jakiegoś, a my jak zapełnimy ten pojemniczek, to się zobaczymy z wami. Tak, kochani, się prezentują nasze te rozdzielone pałeczki surimi. I teraz bardzo szybka akcja, ponieważ, kochani, tak, sól, pieprz, no jeszcze troszeczkę damy tego pieprzu i oliwa. Dajemy oliwy. O. Mieszamy to. I kochani, musimy stawić to za chwileczkę do piekarnika na 180 stopni. Myślę, że więcej nie. I pieczemy to od 15 do 18 minut. Ale co jakiś czas, kochani, musimy to w piekarniku przemieszać. Co 2-3 minutki musimy to przemieszać po prostu, żeby one się nam ładnie upiekły. Tu postaramy się ładnie to rozłożyć. I co, kochani, jak rozłożę to, to wrzucam to do piekarnika i my się wtedy widzimy pod koniec. No i co, kochani, tak wyglądają nasze chipsy z paluszków surimi. Powiem tylko jedno, jak ktoś chce, na przykład, może, żeby były one pikantne, można jeszcze to sobie posypać papryczką chili albo jakąś inną papryczką, inną ostrą przyprawą, ale ja uważam, że takie są, no, według mnie dobre. Jak chrupią elegancko, fajnie smakują. Damy kamerzyście trochę spróbować. Niech spróbuje. A ja, kochani, będę się zajadał. Może teraz jakiegoś Netflixa odpalimy i jemy nasze chipsy. Subskrybujcie kanał, jak chcecie więcej takich jakichś odcineczków. I trzymajcie się. Bądźcie z naszą rodziną, Januszy.